Cześć, jeśli posiadasz stronę internetową na systemie CMS WordPress, to koniecznie zapoznaj się z tematem aktualizacji tego systemu. Zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu, z którego dowiesz się, jak i dlaczego powinieneś aktualizować swoją stronę. Aktualizację strony internetowej można rozumieć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to aktualizacja treści, a drugi sposób to aktualizacja wersji oprogramowania, czy wersji systemu CMS. Ten pierwszy sposób, czyli aktualizacja treści, to jest m.in. dodawanie nowych aktualności, wpisów na blogu, dodawanie zdjęć do galerii, czy innych tego typu elementów. Nie są to działania obowiązkowe, jednak są zalecane, jeżeli chcesz, aby Twoja strona była lepiej postrzegana przez wyszukiwarkę. Tutaj przy okazji polecam Ci jeden z ostatnich filmów na moim kanale, 5 wskazówek, jak być wyżej w Google. Link znajdziesz w karcie w rogu ekranu. Drugi sposób rozumienia aktualizacji strony to aktualizacja wersji systemu CMS, zainstalowanych wtyczek oraz szablonów. To jest coś, czego nie widać na stronie okiem użytkownika, ale regularne przeprowadzanie tych aktualizacji jest konieczne z kilku powodów. Najważniejszym powodem, dla którego powinieneś aktualizować swoją stronę internetową, jest jej bezpieczeństwo. Musisz wiedzieć, że nieaktualne wersje systemu CMS, czy wtyczek lub szablonów stanowią furtkę dla wirusów, dla ataków hakerskich czy innych nieprzyjemnych zdarzeń, które mogą zniszczyć Twoją stronę internetową. I wbrew pozorom nie dotyczy to tylko wielkich, znanych korporacji, ale równie dobrze malutkich, mało znanych firm czy prywatnych blogów. W konsekwencji ataku hakerskiego lub złapania wirusa pliki Twojej strony mogą zostać zniszczone, a strona niezdatna do dalszego użytkowania. Oznacza to, że będziesz musiał wykonać czy zlecić jej wykonanie na nowo. Dalej, z Twojej domeny może być wysyłany spam, Twoje maile wysyłane do klientów mogą wpadać do spamu. Strona może pozornie działać, ale może wykazywać błędy w różnych miejscach, których na przykład nie dostrzeżesz na pierwszy rzut oka. Osoby trzecie mogą mieć dostęp do Twojej strony. Mogą się też zdarzyć inne przykre konsekwencje, które, uwierz mi, zupełnie nie są Ci potrzebne. Poza bezpieczeństwem warto jest aktualizować swojego WordPressa m.in. po to, żeby zawsze mieć najnowsze oferowane przez twórców rozwiązania. Musisz wiedzieć, że technologia w internecie bardzo szybko się zmienia i posiadanie najnowszych rozwiązań, najnowszych wersji systemu czy wtyczek jest bardzo ważne z punktu widzenia użytkowników Twojej strony, z punktu widzenia robotów wyszukiwarki czy na przykład mediów społecznościowych. Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz się na siłach, aby wykonać aktualizację WordPressa samodzielnie lub boisz się, że coś pójdzie nie tak i Twoja strona ulegnie zniszczeniu, bo tak może się zdarzyć, to możesz skorzystać z mojej pomocy przy aktualizacji. W tym celu skontaktuj się ze mną przez stronę www.arturkosiński.pl. Przejdźmy teraz na testową stronę na WordPressie. Po zalogowaniu do panelu administracyjnego, jeżeli zauważysz przy linku aktualizację po lewej stronie palącą się lampkę, czyli jakąś cyfrę w kolorowym kółku, ten kolor może zależeć od tego, jaki masz kolor szablonu administracyjnego, jednak jeżeli coś pali się przy aktualizacjach, to warto zwrócić na to uwagę, ponieważ trzeba wykonać jakąś aktualizację. Przed wykonaniem aktualizacji warto wykonać kopię zapasową strony. Można to zrobić z poziomu hostingu, z poziomu jakiejś wtyczki do tworzenia kopii zapasowych, tej możliwości lub ręcznie. Tutaj możliwości jest wiele, więc zachęcam do zapoznania się z tym, jak zrobić backup, czyli kopię zapasową WordPressa, i polecam robić to przed każdą aktualizacją. Po wykonaniu kopii, niezależnie jak to zrobiliśmy, wchodzimy sobie w tą sekcję aktualizacje. No i teraz będziemy tutaj mieli informacje, co jest nieaktualne. Mamy tutaj sekcję wtyczki, motywy, tłumaczenia. Na górze jest też sekcja z WordPressem. Jeżeli ten WordPress będzie nieaktualny, będziemy mieli tutaj guzik z możliwością aktualizacji. Wystarczy, że go klikniemy, poczekamy chwilę i WordPress w tle nam się zaktualizuje. Natomiast przy wtyczkach, motywach, tłumaczeniach musimy zaznaczyć sobie te wszystkie pozycje w tabeli. Tutaj jest akurat jedna oczywiście. Po zaznaczeniu klikamy zaktualizuj wtyczki. I w tym momencie dzieje się proces aktualizacji. W tej chwili strona została wyłączona, jest w trybie konserwacji.
I tutaj po zakończeniu procesu aktualizacji mamy informację, że aktualizacje zostały wykonane, tryb konserwacji jest wyłączony i przy naszych aktualizacjach już nie pali się żadna lampka. Jeżeli masz dużo wtyczek do aktualizacji, oczywiście potrwa to trochę dłużej, natomiast działa to mniej więcej tak samo. Zazwyczaj darmowe wtyczki nie sprawiają żadnych problemów przy aktualizacji, jeżeli strona jest odpowiednio zrobiona i nie popsuje się po aktualizacji. Natomiast problem może pojawić się z wtyczkami płatnymi, ponieważ jeżeli nie mają one tutaj w ustawionej licencji, czy wklejonego kodu do wykorzystania aktualizacji danej wtyczki, nie da rady ich zaktualizować. Czyli jeżeli korzystasz z jakichś wtyczek premium, akurat te własne pola są wtyczką premium, mam tutaj klucz licencyjny wprowadzony, dlatego mogę tą wtyczkę zaktualizować. Natomiast jeżeli korzystasz z tego typu wtyczek i w aktualizacjach będziesz miał błąd, to znaczy, że jakaś wtyczka wymaga licencji i powinieneś poszukać, popytać przede wszystkim autora swojej strony, czy sprzedawcę, który sprzedał tobie jakąś konkretną wtyczkę. Po wykonaniu aktualizacji warto sprawdzić sobie stronę internetową od frontu, zobaczyć, czy nie ma tutaj żadnych błędów. To jest oczywiście jakaś strona testowa na domyślnym szablonie. Natomiast jeżeli masz jakąś stronę indywidualnie zaprojektowaną, warto, żebyś przeklikał wszystkie podstrony, sprawdził, czy wszystko działa, czy nie ma żadnych błędów, czy wszystko się poprawnie wyświetla, ponieważ może się zdarzyć, że aktualizacje wprowadzą jakieś błędy i wtedy najlepszym rozwiązaniem jest przywrócenie kopii zapasowej, którą sobie robiliśmy wcześniej, a następnie zlecenie takiej aktualizacji najlepiej firmie, która robiła twoją stronę lub innej firmie, która ma na ten temat jakieś pojęcie. Niektóre aktualizacje mogą powodować duże zmiany w WordPressie, na przykład aktualizacja WordPressa z 4.9 na 5.0 była, można powiedzieć, rewolucją, między innymi przez wprowadzenie nowego edytora Gutenberg. Czasem ciężko po takiej aktualizacji odnaleźć się w systemie CMS. Kiedyś na przykład ten edytor tekstowy wyglądał zupełnie inaczej. Po przejściu do wersji 5.0 i kolejnych jest to już standard w WordPressie i ktoś, kto nie zna się na tym, może czuć się tutaj zagubiony. Więc jeżeli coś takiego się zdarzy lub nie jesteś pewien tego, czy podołasz temu zadaniu, to podkreślam jeszcze raz, warto zlecić to komuś, kto się na tym zna. Mam nadzieję, że wskazówki z tego filmu były dla Ciebie przydatne. Przy okazji, jeżeli planujesz założyć stronę internetową lub sklep internetowy, zapoznaj się koniecznie z ofertą mojej firmy. Znajdziesz ją na stronie www.arturkosiński.pl. Moja firma od kilku lat realizuje tego typu projekty i z pewnością będziemy w stanie Ci pomóc. Jeżeli masz jakieś pytania na ten temat, zadaj je w komentarzu pod filmem. Jeżeli ten film Ci się podobał, to daj kciuk w górę pod nim. Natomiast jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i zapisz się na newsletter na mojej stronie internetowej. Każda osoba za zapis na newsletter na moment publikacji tego filmu otrzymuje darmowego e-booka 10 sposobów na zdobywanie klientów przez internet. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.